Witam serdecznie wszystkie baranki. Baranki na czytaniu wrzesień 2022. Wrzesień 2022. Baranek, wrzesień 2022. Co u baranka będzie słychać we wrześniu 2022? Zobaczmy. A, miłość, rodzina, praca oraz wy co jest przed wami ukryte oraz rada. Dobrze moi drodzy i tutaj już widzę zmianę, ale za chwilę powiemy to, o co chodzi z tą wieżą. Miłości. W miłości czegoś nie zauważacie moi drodzy. Jest jakaś sytuacja w waszym życiu, w waszym otoczeniu, w miłości, czy romantycznej, czy też nie, że tutaj wy nie zauważacie czegoś. I to może być wasze zachowanie, to może być zachowanie osób z waszego otoczenia, Um, osoby, którą kochacie, i wy nie zauważacie tutaj e, zmian, e, nie zauważacie zachowań. Ktoś tutaj e, zachowuje się m, w jakiś sposób, y, no zachowuje się w sposób jakiś, który jest bardzo, bardzo stanowczy, o despotyczny. O, tak to nazwijmy. To jest e, sposób despotyczny i wy tego nie zauważacie. Ktoś tutaj rządzi wszystkim, robi sobie co chce, a Wy tutaj tego nie widzicie. To może być też, jeżeli was to nie dotyczy, że e, ktoś wokół Was e, tak się zachowuje, to może być też e, tak, że to wy się tak zachowujecie, moi drodzy. Także uważajcie na to, e, bo ranicie po prostu wtedy e, drugą osobę. Także... Taka jest karta tutaj na miłość, eee, czyli trzeba co, ściągnąć tą chustkę, tutaj jeszcze dopowiem, tą tutaj opaszkę, no i po prostu zobaczyć jak sytuacja wygląda naprawdę. Jeżeli sami tego nie potraficie, no to można się z kimś, się, e, z kimś porozmawiać, się, no i dogadać, pogadać, e, zapytać o kogoś punkt widzenia, kto widzi sytuację, a po prostu zaczerpnąć informacji, jeżeli sami nie, możecie dojść do e, jasnych informacji. Jeżeli chodzi o rodzinę, w rodzinie, tutaj, moi drodzy, są sytuacje takie, że tutaj coś się szlifuje, można powiedzieć. Tutaj są sytuacje takie, że ktoś tutaj musi pracować czy nad sobą, czy, czy no przede wszystkim nad sobą i to i fizycznie, i psychicznie przede wszystkim, ale. Ta osoba, jeżeli to Wy jesteście i tutaj macie e, jakiś cel obrany, mm, jeżeli macie jakiś cel tutaj obrany w stosunku do Waszych krewnych, no to może to nie do końca później e, może to zakończycie kłótnią. Także jeżeli chcecie coś tutaj zrobić, e, w jakiś sposób e, pozałatwiać swoje sprawy rodzinne, to może to się zakończyć tutaj wielką awanturą. Zwróćcie uwagę nie tylko na to, co jest teraz, tylko w jakie to będzie miało skutki później, za jakiś czas. Także no, nie tylko małe korzyści teraz, żeby później mieć wielką niekorzyść, jedną wielką niekorzyść po prostu. Mogą to być sytuacje, na przykład takie, że organizujecie sytuacje na przykład spadkowe, jakieś testamenty, takie rzeczy, które teraz na przykład mogą Was zadowalać, ale jeżeli na przykład dojdzie do sytuacji, yy, dojdzie do sytuacji tutaj już majątkowej, kiedy będzie yy, na przykład już podział wykonywany, no to może wybuchnąć po prostu z tego jedna wielka awantura. Yy, czy to będzie na. Znaczy, tutaj to wygląda, że to jest na Waszą korzyść, jakbyście to wypra wypracowywali, sobie ten spadek yy, dla siebie, dla samego siebie, ale. Wy potem y, zniszczycie przez to relację z Waszą osobą, y, z Waszym krewnym. Czy to, czy to brat, czy to siostra. Y, o, uważajcie, moi drodzy, po prostu, żeby nie narobić sobie po prostu y, problemów. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy nadchodzą zmiany dla baranka, zmiany e, niekoniecznie na złe, aczkolwiek jest to zmiana, gdzie była sytuacja, tak i tak się działo, e, tak i tak się pracowało, a teraz przychodzi zmiana, nagle cyk, nowy na przykład kierownik, e, nowy menadżer, nowy szef i wszystko zmienia się, e, zmieniają się protokoły, zmieniają się e, z, e, możliwości pracy i w całkowicie w inny sposób się to wykonuje. Dla niektórych baranków jest to sytuacja taka, że tutaj a, albo wy wychodzicie, zatrzaskujecie drzwi i nie wracacie więcej do pracy, albo zostajecie zwolnieni z tej pracy, ale to jest tylko na waszą korzyść tutaj, bo e, tutaj jest nawet karta mówiąca o tym, że tutaj nie było zbytnio dobrze y, przez dłuższy czas i y, wiadomo, zakończamy jedno, żeby rozpocząć nowe. Baranki, teraz co u Was? U Was sytuacja wygląda tak. Kochankowie, kochankowie na Was samych. Ktoś tutaj jest, moi drodzy, Wy jesteście zakochani. Niektóre osoby mogą być zakochane po prostu w samych sobie. To jest dosyć egoistyczne, nawet egocentryczne troszeczkę zachowanie. Patrzymy za bardzo na siebie. Patrzymy za bardzo na siebie, pamiętajmy, że są inni ludzie też, że trzeba po prostu myśleć nie tylko i wyłącznie o samych sobie, jak najbardziej myśli o samym sobie i dbanie o samego siebie jest ważne, ale też pamiętajmy i nie zapominajmy o tym, że są inne osoby, bo też może być taka sytuacja, że wy kiedyś będziecie potrzebowali pomocy, czegokolwiek będziecie potrzebowali. Wy teraz Wam się wydaje, że Wy macie wszystko. A później e, może być taka sytuacja, że to wszystko zniknie i tego zabraknie. E, no i tutaj się zaczną wtedy schody, bo wy będziecie wtedy tylko mieli, można powiedzieć, samych siebie. E, dobrze, moi drodzy, to było dosyć, to było dosyć e, mocne tutaj, jeżeli o to chodzi. E, mam nadzieję, że to nie było do e, wielu. Baranków, co jest przed Wami ukryte? Moi drodzy, przed Wami ukryte jest to, że ktoś tutaj z trygonu ziemi Was tutaj obserwuje w taki sposób. Ktoś tutaj Was obserwuje. Wy wyczekujecie też, możliwe, kogoś z trygonu ziemi. Wy tutaj, przepraszam. Wy tutaj jesteście obserwowani. Ale to jest takie obserwowanie waszego zachowania do oceny. Tutaj będziecie oceniani. Kto to może być? To może być w pracy, to może być w miłości, to może być ogólnie wszędzie w waszym otoczeniu. To może być wszędzie, ale pamiętajcie, że jesteście teraz oceniani, obserwowani. Nie róbcie jakichś rzeczy tutaj, żeby komuś, jakiemuś barankowi nie przyszło w ogóle do głowy, żeby coś ukraść, bo. Jeżeli taka sytuacja będzie i ktoś tutaj e, takie rzeczy robił, no to moi drodzy to wyjdzie w tym, w tym miesiącu, to wyjdzie, bo ktoś tutaj jest e, po prostu e, obserwuje was w tym wrze we wrześniu. E, radą dla was jest, e, radą dla was jest, że m, pracujcie, a będziecie zbierać wasze e, tutaj plony e, i pamiętajcie, że niektóre sytuacje okazje mogą się wydawać niekorzystne, a jednak będą dla was dobre. Także tutaj, jeżeli przyjdzie jakaś inwestycja i na początku będziecie od razu myśleli, a nie, to mi się nie opłaca. Przepraszam, kawy jeszcze nie wypiłam. Ojejku, straszne. Naprawdę, kawę jeszcze nie wypijemy, Jest rano, ciężka noc z małym Babaskiem. Wybaczcie. <laughs> e, tak. E, Także przyjrzyjcie się tym okazjom, które Wam się wydają na pierwszy rzut oka niekorzystne. Przy przyjrzyjcie się dwa razy. Dobrze, moi drodzy, Jak tutaj jest, jakie są osoby dla Was ważne? Wrzesień 2022. Baranek. Jedna karta się tutaj pojawiła, i to jest ta sama karta też, co była w zeszłym miesiącu, jeżeli dobrze mnie kojarzę. Tak. No na pewno ta jedna jest e, taka sama, co była tutaj w poprzednim miesiącu i, i właśnie też u baranku, właśnie u Was. E, moi drodzy, osoba dalej zostaje na tutaj e, pierwszym, e, można powiedzieć, takim e, polu widzenia. To jest karta mówiąca o sobie tajemniczej, zamkniętej w sobie, i to, że widocznie wy w zeszłym miesiącu nie nauczyliście się z tą osobą rozmawiać. Tu chodziło o to, że osoba, z którą wy macie taki kontakt, który wam się wydaje, że jest ciężki i niełatwy, niełatwo podjąć rozmowę, niełatwo, żeby ta osoba się otworzyła na was. Ale to jest z tego względu, że wy po prostu mieliście tutaj po prostu spróbować w inny sposób się z tą osobą dogadać. Widocznie ten sposób nie został jeszcze odnaleziony. Ważne dla was jest tutaj we wrześniu osoby, które spotykacie. Będą to osoby radosne, takie lekkie duchem i też uduchowione. Tutaj, osoby, które mają opanowane, można powiedzieć, większość czakr, i są to osoby, które są z trygonu też ognia, tak? Z trygonu ognia i tutaj też zaczyna się coś nowego jakaś nowa osoba przychodzi moi drodzy do was i to jest właśnie ta osoba nowa co do was przychodzi, to jest osoba, która jest uduchowiona, ta osoba nowa jest nowy, nowym znajomym nowym przyjacielem kimś we wrześniu kto jest dla was całkowicie nowy no tak mówi karta tutaj głupca także może to być nowy przyjaciel nowa osoba w pracy, nowa osoba, nie wiem, dziewczyna, syna no, taka może być to sytuacja tutaj. Także ktoś nowy w Waszym życiu we wrześniu się tutaj pojawia. Dziękuję drogie Baranki. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, już wtedy też dostaniecie powiadomienia o nowych filmach. Też chciałabym jeszcze dopowiedzieć, że nie zawsze te filmy będą się pojawiały, tak w kolejności, na przykład dzień po dniu, tak jak próbuję ale też dodawać. Jeżeli nie ma takiej możliwości, no to niestety, ale e, będziecie musieli poczekać ten dzień czasami, czy dwa, bo tak jak na przykład wczoraj miały się pojawić dla Was filmy, e, więcej filmów, a niestety się nie pojawiły, bo no, mój synek musiał mnie, potrzebował mnie na wyłączność przez cały dzień, e, także różnie to bywa, ale na pewno się pojawią. Dlatego też te subskrypcje mogą Wam po prostu pomóc, e, żeby zobaczyć e, kiedy ten film już się pojawia. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmu i zapraszam do łapkowania. Jeżeli macie ochotę na to, no to trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego co najlepsze w miesiącu wrześniu. I oby wszystko, co dobre, spełniło się. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!